Auta terenowe bronią tytułu, z tego też powodu zawsze należą do faworytów. To przecież najlepsza drużyna także na hali. Na jednych wpływa to deprymująco, na innych wręcz przeciwnie. Są podwójnie zmotywowani. Import China należy do tej drugiej grupy. Wyszli tak naładowani, że w pierwszej połowie objęli prowadzenie 2-0 po golach Pawła Łągwy i Łukasza Bzdęgi. To drugi sezon Import China w lidze Redbox i jednocześnie w Ekstralidze. Widać, że wiosna była tylko na tak zwane rozpoznanie, a teraz China ma już chyba ambicje zamieszania w górnej części tabeli. Tym razem mistrz budził się powoli, ale już do przerwy odrobił straty i remisował 2-2. W drugiej połowie auta wyszły na prowadzenie, a China rzuciła się do ataku. W efekcie straciła bramkę w ostatnich sekundach meczu i przegrała 2-4. Mecz przedziwny, tak? 2-0, od 2-0 do 2-3, z piekła do nieba, nie, z nieba do piekła. Od bohatera do zera, można tak powiedzieć. Nie, to był dobry mecz. No ale dopiero formujemy drużynę, w tamtym sezonie była w trakcie przebudowy, ale myślę, że już w tym sezonie pójdzie nam zdecydowanie lepiej. Tak jak widać było, to nie był mecz jednostronny, bo mieliśmy też dużo też sytuacji, także wyrównany mecz. Mam nadzieję, że teraz tylko w górę. Ale przebudowany, znaczy doszedł ktoś, czy jakby zupełnie przebudowaliście drużynę? Przebudowaliśmy, kilku zawodników odeszło, no i teraz widzieliśmy kilku takich bardziej jeszcze... Kto doszedł, bo kilku też zostało, jakie pozycje wzmocniliście, kto taki ciekawy doszedł? Wszystkie pozycje wzmocniliśmy tak naprawdę. Bramkarz, dobrze, że dzisiaj grał też. Tak, ale bramkarz jest naszym starym zawodnikiem. Ale też dobrze. Weteran. No to na kim opiera się w tej chwili Import China? Na wszystkich. Nie ma takiego lidera. Tak chyba jest lepiej. A dzisiaj kto strzelał? Chyba Ratajczak strzelał i jeszcze Paweł, nazwiska nie pamiętam. No. Po imieniach, nie po nazwiskach do siebie wołam, także... Czyli zgłaszacie aspiracje, zespół przebudowany, czyli jakby podeszliście ambitnie do sprawy. Tak myślałem, że ten pierwszy sezon będzie na rozpoznanie tutaj waszych możliwości i innych, no i w drugim jakby ruszycie do ataku, bo 3-2, 2-0, więc ten mecz, mieliście piłkę meczową na końcu, jakby trafiła, no, nie trafiła, poszła kontra i było 4-2 zamiast 3-3. Tak. No nic, no pech. Mam nadzieję, że w następnych meczach no, pójdzie lepiej, no. Ale jak na pierwszy mecz naprawdę całkiem dobry. Nie widzieliśmy tak naprawdę, nigdy nie graliśmy razem z sobą w takim składzie i myśleliśmy, że będzie zdecydowanie gorzej. Ale tak. Ze zrozumieniem gry było okej chyba, tak? Tak. Czy tego właśnie zabrakło? Najważniejsza była walka. Wszyscy walczyli i wtedy się wszystko układało. Nikt nie odpuszczał, ani jedna sytuacja nie była taka odpuszczona. I to widać było, dlatego drużyna przeciwna, mimo że jest mistrzem, to bardzo mocno się denerwowała do końca, aż widoczny był stres wewnątrz. No, jedna bramka na styku. Tak. Pan jako tutaj nadzorca, szef, przyjaciel całego teamu nadzoruje, będzie pan w każdym meczu? No mam nadzieję. Jak zdrowie pozwoli, to muszę być.